chciałbym porozmawiać z Wami w ogóle o sensie oceniania. W sensie, po co w życiu się kogoś ocenia i czy to jest ważne, czy to się w przyszłości w ogóle do czegoś przydaje i czy są jakieś alternatywy, żeby przestać myśleć o tych magicznych piątkach, szóstkach i jedynkach, które dostaje się w szkole. Dzień dobry, misiu i wiewiórko. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że wrzucimy takiego sponta vloga i zapraszam Cię do dyskusji. Bo generalnie rzecz biorąc, tak sobie wymyśliłem, teraz jest, wiecie, zaczyna się wariactwo związane z ocenami i tak dalej, więc jeżeli to oglądasz, drogi uczniu lub być może nauczycielu lub ktokolwiek inny, to zapraszam Cię, napisz w komentarzu, co myślisz o temacie. Chciałbym porozmawiać z Wami w ogóle o sensie oceniania. W sensie, po co w życiu się kogoś ocenia i czy to jest ważne, czy to się w przyszłości w ogóle do czegoś przydaje i czy są jakieś alternatywy, żeby przestać myśleć o tych magicznych piątkach, szóstkach i jedynkach, które dostaje się w szkole. Więc jeżeli masz jakieś zdanie, to tam na dole komentarze są po to, żeby ze mną trochę podyskutować, w ogóle między sobą, żeby podyskutować na temat tego. Moim zdaniem osobiście, jestem nauczycielem, oceny w życiu się nie przekładają na to, co sobą możecie reprezentować. Absolutnie. Mimo tego, że ja wystawiam jako nauczyciel ocenę, tak, do tego mnie system szkolny niestety zmusza, nie lubię tego robić, nie mam też czasu do końca ocenić waszych prawdziwych umiejętności na lekcjach, bo po prostu nie mam, nie jestem matematykiem ani polonistą, żeby dobrze was znać indywidualnie, wasz potencjał i móc go ocenić, więc te oceny są takim stylem, który powiedzmy jest... zapomniałem zapiąć pas, jak wystartowałem samochodem, więc uwaga. To jest taka alternatywa do tego, żeby w ogóle móc w jakiś sposób was określić, tak? Ale w życiu dorosłym w ogóle tak naprawdę na to się nie patrzy. Znaczy, zawsze ktoś będzie was oceniał, nie? To jest właśnie to, że nie jest jakąś tam skalą, którą znacie od 1 do 6, ale zawsze ktoś będzie mówił, o, ten to coś tam, nie? Albo o, ta to nic, nie coś tam, nie? Zawsze to się będzie działo. W szkole też ktoś was ocenia, oceniają was nauczyciele. Potem wracacie do domu i oceniają was rodzice. Znowu się nie nauczyłeś. A mówiłam albo mówiłem, żebyś przyszedł do nauki i tak dalej. Ty znowu wybrałeś jakieś inne rzeczy. I tak w gruncie rzeczy, jakby tak na to nie spojrzeć, to... uczeń ma mocno pod górkę, bo z jednej strony buntuje się przeciwko ocenami, a z drugiej ocenianiu, bo stwierdza, że to jest niewygodne, bo na przykład się pomylił przy jakimś zadaniu, nagle ocena mu wpadła w dół, a on przecież rozumie temat, więc dostał czwórkę, trójkę i tak dalej, bo mu się gdzieś tam noga powinęła i po prostu mu się nie udało i buntuje się wewnętrznie, rodzice mają do niego pretensje, nauczyciele mają do niego pretensje, więc tych wszystkich, w tym całym systemie oceniania trochę nie ma sensu. Więc ja osobiście uważam, że oceny nie powinny być dla was aż tak ważne, jak wam się wydaje, że są. Być może to jest trochę niewygodne, to co powiem, ale uwierzcie mi, że w życiu wielokrotnie bardziej liczy się to, co potrafisz, tak naprawdę realnie potrafisz, a nie to, czego jesteś w stanie się nauczyć do kartkówki czy do sprawdzianu. Więc zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteś ambitny, bo jakby przede wszystkim coś, co jest bardzo wartościowe w życiu, to jest to, czy masz w sobie ambicje do robienia czegoś innego niż reszta, albo lepiej niż reszta. Bo jeżeli jesteś średniakiem, albo z tyłu ogona gdzieś tam ledwo co, a jesteś chociaż w jednej rzeczy naprawdę świetny, nie wiem, uprawiasz sport, albo, nie wiem, piszesz opowiadania, albo kręcisz filmy, jak niektóra moja młodzież, którą gdzieś tam z nami robi to fantastycznie, to znaczy, że to jest to coś, ta iskra, która w twoim życiu jest najważniejsza. I cała reszta, czy to będzie chemia, czy to będzie fizyka, czy matematyka, nie ma do końca dla ciebie żadnej wartości, bo ty wiesz, że robisz to, co lubisz. Mało tego, za 2 czy 3 lata znajdziesz sobie jeszcze inne zainteresowanie, ale wiesz, że już je masz i wiesz, że to cię wkręca. Najgorzej, jak nie masz nic. W sensie, jak żyjesz sobie tak od poniedziałku do piątku, sobota, niedziela, czas przewalisz i znowu poniedziałek, piątek. Zawsze musisz sobie zdawać sprawę z tego, że nigdy nie ma lepszego czasu, żeby zacząć się rozwijać i uczyć się czegoś dla siebie. Nie dla rodziców, dla siebie. Znajdź sobie coś, co ciebie interesuje. Daj sobie czas na to, żeby to poznać. Daj sobie czas na błędy. Wkręć się w temat. Naprawdę wkręć się w temat. Bądź coraz lepszy. Słuchaj lepszych od siebie. Inspiruj się nimi. I wtedy będzie widać, że ty tak naprawdę te oceny nie są ważne i nawet dla ciebie, czy dla twoich rodziców. Bo i nauczyciel, tak jak ja na przykład, czy mam nadzieję inni też, będą doceniali to, że masz jakiegoś świra na punkcie czegoś i my sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest twoje, że ty jesteś tym świetny i pokazałeś nam, że to potrafisz, robisz to i wykorzystujesz to na przykład, nie wiem, jeszcze
do promocji szkoły, czy potrafisz o tym opowiadać, dzielisz się tym, co robisz z innymi, no to jakby uważam, że nauczyciel w żaden sposób nie powinien jakby dokręcać śruby i rodzic, mówiąc: słuchaj, olej te rzeczy, pasja jest nieważna, tu się skup teraz na chemii, bo masz tam trójkę ze sprawdzianu albo jedynkę ze sprawdzianu. Przecież kurczę, jak ja widzę, że ktoś ma w sobie pasję, to jest dla mnie najbardziej wartościowy młody człowiek dzisiaj. I w ogóle dorosły też. Pasja i to, że człowiek potrafi sobie usiąść i zamiast tracić czas, to chce się rozwijać, uczyć nowych umiejętności. Najcenniejsi będziecie wtedy, kiedy ktoś będzie chciał korzystać z tego, co potraficie. Nie z waszej wiedzy, czy się regułki nauczyliście, czy nie. To nie jest istotne. Istotne jest to, czy potraficie, czy macie w sobie coś, czym możecie się podzielić z resztą świata. I to jest właśnie najcenniejsze. Jeżeli będziecie na przykład umieli różne rzeczy i będziecie zachowywali je dla siebie, bo stwierdzicie, nie, to jest takie moje, ja tego nikomu nie powiem, bo ktoś będzie lepszy ode mnie, to nie jest powód, do którego, nie wiem, świat i ludzkość idzie do przodu. Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest twoją umiejętnością podzielić się z innymi. Dzisiaj zobaczcie, jakie macie fajne możliwości. Jest, nie wiem, są social media, jest YouTube, są strony internetowe, blogi. Macie tyle możliwości. Nieważne jest, jaki macie, ile macie lat. Im wcześniej zaczniecie, tym bardziej profesjonalnie będziecie za lat 2, 3, 4, 5 szukając pracy. To jest najważniejsze. Dzisiaj na rynku pracy, jeżeli ktoś z was myśli o pracy, nikt nie patrzy na waszą ocenę na świadectwie. Każdy wam zada pytanie takie, na przykład: proszę bardzo, to jest spinacz do papieru, zaproponuj mi 20 różnych zastosowań spinacza poza spinaniem papieru. Bach! Koniec. Tak wygląda rozmowa kwalifikacyjna. I teraz pytanie jest takie: czy jesteś kreatywny? Czy umiesz kombinować? Czy jak ktoś postawi przed tobą problem, którego nie było w żadnym podręczniku, to ty będziesz wiedział, jak sobie z nim poradzić, albo będziesz wiedział, kogo zapytać, albo gdzie poszukać informacji? To jest najcenniejsze dzisiaj. Więc jeżeli ktoś martwi się ocenami, to przede wszystkim jest taki trik, że jeżeli martwicie się ocenami, chcecie, żeby rodzice właśnie się nie martwili waszymi ocenami i nauczyciele się nie martwili waszymi ocenami, twoimi na przykład, to udowodnij, że robisz coś, czym chcesz się wyróżnić ponad całą resztą. Naprawdę, to jest ważne. To twoje małe coś. Znajdź to, jak tego jeszcze nie znalazłeś, a jak znalazłeś, to naprawdę ciśnij w temat. Bo ja po sobie wiem dobrze, że mnóstwo różnych rzeczy, które umiem, wykorzystuję do wielu różnych projektów, które robię na co dzień. I nigdy bym ich nie umiał, gdybym był takim człowiekiem, który mówi: a nie, tylko regułka i nic więcej poza nawias, bo to jest moje i koniec. Gdybym był takim, nie wiem, strzelam, bo znacie mnie tylko z tego, że jestem nauczycielem, chociaż to nie jest wszystko, co robię w życiu codziennym, robię mnóstwo innych rzeczy. Gdybym był tylko takim typowym nauczycielem, to nigdy w życiu nie założyłbym kanału na YouTubie, nie umiałbym zrobić sobie swojej strony internetowej, nie umiałbym robić zdjęć, filmików, montować je tak czy inaczej, wiedzieć, jak do was mówić. Wszystko to jest związane z tym, że ja cały czas uwielbiam się uczyć sam z siebie. Mimo tego, że mam sporo lat, to coraz bardziej lubię się uczyć, ale już nie regułek, już nie tego, że ktoś mnie będzie oceniał, tylko ja sam sobie stawiam wyzwania. Chcę się dowiedzieć, jak to się robi. Nie zlecić komuś. Nie powiedzieć, a to jest dla mnie za trudne. Tylko tak, dzisiaj internet to jest wszystko, co potrzebujecie, żeby się czegoś nauczyć. I potem jest tylko, uwaga, próbowanie. Próbuj, poprawiaj, naprawiaj, słuchaj innych, poprawiaj, naprawiaj, próbuj, słuchaj innych, naprawiaj, poprawiaj. W kółko. Aż w końcu ktoś przyjdzie do ciebie i mówi: słuchaj, jak ty to robisz, bo chce się od ciebie nauczyć. To jest to, do czego każdy z was powinien dążyć. Każdy z was może być nauczycielem w swojej dziedzinie, ale wtedy, kiedy będzie ekspertem. A żeby być jakimś ekspertem, to trzeba trenować, próbować i tak dalej. Więc odstawcie stres związany z ocenami. Naprawdę, to jest taka moja dobra rada. Jak nie wierzycie, to puśćcie to rodzicom, jeżeli macie problem z rodzicami. Ale uwaga, musicie mieć kartę przetargową. To znaczy, musisz mieć w sobie jakąś pasję i pokazać, że to jest to, co kochasz. To jest to, co chcesz robić w przyszłości. I chcesz być w tym jak najlepszy. I nie masz czasu teraz się uczyć na sprawdziany, kartkówki i tak dalej. Ty chcesz to przejść, ale nie będziesz zawsze piątkowiczem z każdego przedmiotu, bo to nie o to chodzi. Bo ty masz mieć jedną rzecz, być w tym super i dopracowywać, a nie być piątkowiczem, który, mówię, nauczy się na każdy sprawdzian, na każdą kartkówkę, a tak naprawdę jak zadasz pytanie, co lubi, to on w sumie nie wie, bo nie ma czasu nic lubić, bo ciągle się uczy. Więc ocenianie to jest problem, o którym nie powinieneś do końca myśleć. Powinieneś robić rzeczy, które ci sprawiają frajdę. Naprawdę. Więc to mówię ja. Pan Belfer, nauczyciel z internetu. Najlepszy nauczyciel wśród youtuberów i najlepszy youtuber wśród nauczycieli. No, to tak mi przyszło właśnie na myśl, żeby tak wam opowiedzieć takie rzeczy, które są związane właśnie z tym, że już zaczynacie gonić za ocenami i tak dalej, i tak dalej. Spoko, to jest dobre myślenie, ale nie przesadzajcie. Okej? Dobra, trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!